tego nie pokażą w telewizji. Nie ma na to wizji ani misji. Po to trzeba jechać do Warszawy, na Starówkę, do teatru wpaść. To były programy, no, trudno ich chyba nazwać politycznymi. Owszem, politycy też bywali. Dlaczego w prywatnej telewizji, a nie w państwowej? Otóż nigdy nie odmówiłem telewizji państwowej, a na razie jakoś nie ma ochoty albo nie jest przygotowana na tego typu rozmowy. Panie pośle, w jednym z ostatnich wywiadów, rozmawiając z Aleksandrem Smolarem, użył pan takiego sformułowania. Powiedział pan: nie usłyszy pan ode mnie, że stan wojenny można lokować wśród działań integrujących polskie społeczeństwo. Na Boga, gdzie pan wtedy był? Czy nie zauważył pan, że nic tak nie zintegrowało polskiego społeczeństwa przeciwko władzy, jak właśnie stan wojenny? Wie pan, pan cały czas chce tworzyć obraz Polski, który jednak mija się z prawdą. Znaczy, to nieprawda, że Polska składała się z tego opozycyjnego społeczeństwa w 35 milionach i tam iluś setkach tysięcy ludzi i tych kilkudziesięciu tysięcy, czy kilkuset tysięcy, czy już nawet wrzućmy wszystkich partyjnych do jednego worka, tych 2 milionów partyjnych, którzy byli właśnie ową władzą. Gdyby tak było, to cały rozwój wypadków po 81, a szczególnie po 89 roku wyglądałby inaczej, a na pewno wyglądałby inaczej dzisiaj w Sejmie i w innych miejscach. Powiedział pan z nieukrywaną dumą: nie mam po prostu nic. Czy to jest dobra kwalifikacja dla polityka? Mówi się o tym, że tak zwana elita polityczna zawsze na początku musi się nachapać, a dopiero potem może to dzielić. Biedni Proszę politycy pana. Są dobrzy może w klasztorach. Proszę pana, to jest dobre, ale tak powiem, pan jakby uważa, chociaż wiem, z jakiej rodziny pan pochodzi, że coś takiego jak etos rzeczywistej polskiej inteligencji, bez dziadków Komunistycznej Partii Polskiej, że coś takiego już w Polsce nie istnieje. Ja sądzę, że coś takiego jeszcze istnieje. Istnieje coś takiego jak żoliborska inteligencka, ja z której pochodzę, oczywiście podobnie mój brat, i z tego jestem dumny. Ja sądzę, że tacy ludzie jak my, a nie jesteśmy tutaj absolutnymi wyjątkami pod tym względem, potrafią przejść przez życie polityczne, nie dorabiając się niczego i nie ulegając, jeżeli będziemy działać politycznie, jakimkolwiek pokusom w tym zakresie. Ta cała sfera, która wtedy się kształtowała w latach 90-93, trwa do dziś. Niepotrzebny abonament, kablówka, cyfra, ani VAT. Tu zaraz widać, kto ma talent, a kto po prostu niewiele wart.